Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Rozpoczynamy, słuchajcie, e, kolejne dni spędzane w Romie, kolejne dni letnie, kolejne dni, e, które są podczas otwartego okna transferowego. Zatem naprawdę będzie się działo i w związku z tym hasło odcinka, które chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, to będzie się działo. Wiem, wiem mam to coś. Słuchajcie, dobra, to co jest teraz istotne, to po pierwsze fakt, że w tym przedsezonowym pucharze Ameryki bardzo dziwnie wygląda sytuacja, w której e, Roma jest na pierwszym miejscu, bo to alfabetycznie ani się nie zgadza, ani nic, nie wiem, ciekawe. E, natomiast e, zastanawiałem się, słuchajcie, nad wzmocnieniem naszej drużyny i nie ukrywam, że z jednej strony nie on to jest piłkarzem, który bardzo mnie interesuje, z drugiej jednak gramy w tych Stanach. Mamy tego amerykańskiego, e, jakby mamy mieć te amerykańskie cele, mamy te amerykańskie konotacje mieć, e, więc zastanawiam się nad Christianem Pulisikiem, bo to to jest zawodnik, który może być całkiem interesującą opcją. To jest piłkarz, którego ja wielkim fanem nie jestem, ale on na tej lewej stronie u nas rzeczywiście mógłby być ciekawym rozwiązaniem i zastanawiam się nad tym zawodnikiem. 46 milionów euro trzeba by było za niego zapłacić. No problematyczne to jest. No to jest problematyczne, bo nie wydaje mi się, żeby był warty tych pieniędzy w porównaniu do NiONTO, który dla nas już wiecie, jest. No, no, no już ma tę legitymację dobrego zawodnika, wiemy jak gra, prawda? E, więc zaprzedł no mi przez głowę e, Pulisik, no i oczywiście e, przeszedł mi przez głowę jeden z moich ulubionych piłkarzy, Alfonso Davis, 24 latek, a to już jest Atletico madry. To już są wielkie pieniądze, to już, to, to już niestety nie jest to e, szkoda, bo chciałbym, no ale nie ma takiej możliwości. Natomiast e, no powiem szczerze, w tym momencie po odejściu e, Zalewskiego mamy naprawdę dobry budżet. To jest niemal 90 milionów. I uważam, że te pieniądze po tym jeszcze, jak odejdzie prawdopodobnie Kamara, no to odrzucamy, bo nie mam zamiaru go puszczać do atletiku, bo to bez sensu. Po tym, jak, po tym, jak odejdzie jeszcze Kamara, no to są pieniądze już naprawdę godne, które możemy zainwestować w dwa naprawdę mocne wzmocnienia. I uważam, że zarówno Singo, jak i Nonto, to jest dwóch piłkarzy, którzy są tym, czego ta drużyna potrzebuje. Bo zobaczcie, Singo wtedy pozwala nam e, wskoczyć e, wyskoczyć z postawy 11 spinat soli, no i wtedy zostajemy tutaj e, z, e, z fajną rotacją na bokach no bo zarówno spinat sola może zagrać na lewej na prawej balde teoretycznie też lewa prawa e, prawa e, to jest singo tu, tu, tu jesteśmy zabezpieczeni jeszcze biorąc pod uwagę że mamy Jorentę. To już w ogóle, prawda? W środku pomocy patrzymy na rotację. Mamy Bowe, który może tu wejść. Średnio, ale może, umówmy się. Mamy Jorente Maggiore, Cristante. Klasa. Na XPD uważam klasa. No i patrząc na ofensywę, no tu pozostaje pewne pytanie, ale po odejściu Kamary zostanie nam Volpato. Zostaje z nami przynajmniej na razie w rotacji też nasz yy, D'Andrea, który może zagrać SPO teoretycznie. W sensie to jest SP, ŚP, ale sp teoretycznie może zagrać. E, mamy tutaj e, wtedy tak naprawdę wakat tylko ofensywny, i sam to też nie wiem, czy nam to zmieni. E, więc tu najbardziej trzeba będzie się zastanowić. E, więc tak naprawdę optymalne byłyby trzy transfery: optymalny byłby transfer. No to nie oszukujmy się, no jestem, jestem naprawdę nagrzany na to, żeby ten typ do nas przyszedł. E, no i też środkowo obrońca, o matko, no środkowo obrońca, boczny obrońca. I napastnik. I to jest taka kadra, która ma szansę fajnie udźwignąć ciężar Ligi Mistrzów, choć uważam, że jeszcze jeden. Piłkarz mógłby się przydać. E, dobra, czekamy sobie na razie, no bo po pierwsze musi odejść kamera, po, po drugie musi odejść od nas, a singo, e, boże, singo, e, musi się na nas odbrazić, singo, e, więc na to czekamy. No ale wydaje mi się, że to jest najfajniejsza opcja, że to jest takie naprawdę sensowne, poważne wzmocnienie tej prawej strony, bo tak, sopi. To nie jest kandydat do grania w pierwszym składzie w tym momencie. W dodatku to nie jest kandydat na prawą stronę obrony. To jest fantastyczny materiał na wahadłowego, ale nie na obrońcę. Singo natomiast no, no ma, to, ma tą statystykę bronienia wysoką. Interesuje mnie jeszcze Tyreek Lamptey z jednego kurczę powodu, a mianowicie to nastawienie wygląda u niego dużo lepiej. Natomiast Singo no, no jest lepszy potem w każdej płaszczyźnie. I nawet gdyby był jakiś naprawdę duży problem, wiecie, z przejściem na formację z pomocnikami, to on wtedy może nam zagrać fajnie pomocnika. Yy, I to jest też duża rzecz. Więc spróbujmy pójść po Iworyjczyka. Zobaczymy, czy nam się to uda. Uważam, że to jest zawodnik naprawdę godny naszej uwagi. Moja propozycja na start to 35 milionów, oraz 15% od sprzedaży. Oni się obrażają. Spokojnie, jakby mamy bardzo dużo czasu, możemy wiecie, mielić, możemy tam e, dusić, możemy tam wiecie, kopać cały czas. Na no, spokojnie. E, tutaj nie ma powodu do tego, żeby się e, niepokoić. Natomiast uważam, że warto, żebyśmy poznali cenę <laughs> za tarikalampteja. Uważam, że to jest gościu, za którego naprawdę warto, żebyśmy zobaczyli, ile e, trzeba dać, bo on do tego poziomu 8-3. Dojedzie nam także, ale wiecie, warto sprawdzić. 22 miliony i oni się po prostu obrażają. Spokojnie, jakby to jest ten etap, w którym możemy naprawdę strzelać tymi kwotami i to nie jest najmniejszy problem. E, na pewno z interesujących opcji jeszcze wsparcia e, drużyny, no to jest oczywiście e, Pulisic, ale nie ukrywam, że jest też Danjuma, no i to jest piłkarz, który mnie też odrobinę interesuje. On i to. Albo to i napastnik z prawdziwego zdarzenia, nie byłoby to głupie, bo posłuchajcie, nam brakuje dziewiątki i też może być czasami tak, jakby trzeba założyć różne scenariusze, że no, czasem trzeba tych rywali, wiecie, łamać, nie? Eee, I ciężko łamać przeciwników, kiedy wzrost naszych ofensywnych zawodników. To będzie mój wzrost. Yy, no, no nie oszukujmy się, no, to też w pewnym momencie może być wada tej drużyny. Oczywiście mamy brawo, ale ja nie jestem gotów mu zaufać. Metr 72, metr 72, metr 77. U granady Dybala. Metro ok, Barrow. No, Pelegrini się nie liczy troszeczkę, no bo to już jest inny układ, trochę, nie? Więc yy, uważam, że tu powinniśmy zastanowić się nad nią to i napastnikiem. I niekoniecznie to musi być, kurczę, taki yy, napadzior top-topów. To może być na przykład jakiś bardziej doświadczony napastnik, który ma przed sobą dwa sezony. Na przykład. Zobaczmy sobie, czy wśród zawodników z Włoch jest ktoś taki. No nie ukrywam, że idealną opcją, jak tylko o tym mówię, ee, byłby. Signore Immobile. No ale tutaj raczej oczywistym faktem jest jego prawdopodobna niechęć do przejścia do Romy, biorąc pod uwagę, gdzie gra, prawda? Więc schodzimy niżej. Eee, no jest jeszcze, jeszcze tutaj Tutino, ale no... no zobaczymy, ale wątpię. Eee, pomocnicy. Benassi to jest znane nazwisko, ale to nie jest raczej ta klasa, której my w tym momencie potrzebujemy. Eee, bo to będzie raczej piłkarz, który może rywalizować z naszym... E, który może wyrywalizować z naszym środkowym pomocnikiem, tym Bowe? Nie mogę ciągle zapamiętać tego nazwiska, tak czy siak? No. Nie jest to zawodnik, jakby do pierwszego składu, prawda? E, więc, e, więc to musimy mieć na uwadze. No tutaj nikogo nie ma. No jeszcze ten środkowy obrońca. No może tu będzie jakiś piłkarz, który by nam się przydał. E, schodzimy niżej, Frabotta. No to nie ten poziom. Mm, niżej Ogbonna, to już nie ten wiek I też nie ten poziom e, Romania Romana 7-7 obrona, no nie to, to nas nie interesuje Zobaczymy tego go jeszcze 7-9 obrona Oczywiście to jest obrona w maksie, to może być dużo niżej, prawda Dobra, ale zobaczmy jeszcze jedną postać Piłkarza, którego jestem Ogromnym fanem i który nie ukrywam Że ojoj, to by było marzenie Nicolo Barella gdzie on gra teraz? Real? Lipsk. Oj, marzy mi się taki Nikolo. To by było marzenie, słuchajcie. To by było coś, nie? To by było coś. jeżeli byłby moment, w którym dostaniemy gigantyczne pieniądze, to to jest gościu... Jak które jestem gotów zapłacić gigantyczne pieniądze. Nie? Dobra, ale on nie rozwiązuje problemu na napadzie. Ale słuchajcie, na napadzie jeszcze możemy sprawdzić sobie parę narodowości. Między innymi Francja, eee, to jest taki rejon, gdzie tych piłkarzy jest po prostu dużo i może jakiś napadzior tu wypadł. No nie liczę na Olivier'a Giroux, bo ten ma już 97 lat. Ale kogoś może byśmy mogli tu znaleźć. Bok raczej nas nie interesuje. No niestety, nie ma tu nikogo takiego wiecie. Wow, nie? Takiego kogoś, kogo rzeczywiście chcielibyśmy tutaj e, pozyskać. Natomiast ja uświadomiłem sobie, że wiem, jaki byłby idealny obrońca dla nas. Wiecie? Kto by się przydał bardzo tej drużynie. E, I zaraz wam pokażę, kto moim zdaniem bardzo by się tej drużynie przydał. Jeszcze tutaj sobie patrzymy na e, obrońców. On jest fajny. On jest bardzo ciekawym talentem młodym przecież. Sprawdzimy tego chłopaka. Yy, ale hmm. dobra, zejdźmy sobie niżej i Wam pokażę, kto moim zdaniem byłby idealny dla tej drużyny. To jest niemożliwe, żebyśmy go ściągnęli i z, ze względów finansowych, yy, i kadrowych. Ale to byłby idealny piłkarz dla nas. No, jeszcze gra w Napoli. To by było idealne nazwisko, bo jeżeli chcemy grywać w lidze mistrzów, to to by było idealne nazwisko, nie taki Rafael Varan. Człowiek, który tę ligę mistrzów podnosił wielokrotnie, i tak dalej, to by było coś, nie? To, 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 to byłoby to doświadczenie, którego ta drużyna może potrzebować, bo no, tak naprawdę patrzymy tutaj na to, kto w lidze mistrzów grał i grał raz Padori. Eee, w sensie bardzo możliwe, że, że, że ja nie pamiętam, piłkarze Romy na pewno grali jak e, Pellegrini na pewno, no bo to się załapał ale e, chociaż tego nie, nie brakuje tego doświadczenia, bo ja tak mówię, mówię, ale tak naprawdę Raspadori grał Dybala grał, Pellegrini grał, Jorentę grał no Cristante zakładał, grał, Araujo grał i jest tego nie wiem, ale może w Atalantzie był Psz, nie wiem, no Liwakowicz grał, Baldy grał, Spinazzola Zakładam, że nie, to jest dobrze, jest, jest, jest ok, bez, bez, tra... bez tragedii. Dobra, więc tak, mamy ofertę wypożyczenia do Stuttgartu, yy, zlecamy to wypożyczenie, bo chcemy go puścić na rok absolutnie, a Liverpool składa nam propozycję, w myśl której Harvey Elliott miałby przejść do naszej drużyny. W sensie Harvey Elliott jest świetny piłkarz, nie zrozumcie mnie źle, ale on jest jakby jednym z, z bardziej nam niepotrzebnych. I patrzymy jakichś środkowych obrońców oni mają eee, Stefan de Vrij, ale to już nie jest ten wiek Lenormanda bym mógł wziąć Lenormanda bym mógł wziąć, ale to nadal My chcemy za dużych pieniędzy Te pieniądze ich w ogóle nie ten Bo ja, ja mogę wziąć Lenormanda Ale do tego ja muszę zarobić 6 eee, dych Około Nie, to, 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 to jest nie do zrobienia w tym momencie To jest nie do zrobienia no, no. Proszę bardzo. Okej. Okay. Świetne. Ciekawy jestem, gdzie nas wywali w tym odcinku w takim razie. Boże święty, jaki to jest głupota. Ja wiem, że my stracimy to w sensie, yy, bo, bo już tak raz miałem jak nagrywałem odcinek, gdzie robiłem tamte transfery w każdej Fifie, nie? Więc trzeba zresetować i stracimy. Okej, okay, zatem słuchajcie, wróciłem yy, do, do naszego świata. Więc jesteśmy tak, przed transfem Kamary, ale z drugiej strony nic nie zrobiliśmy tu po drodze, więc, więc to nie jest jakiś wielki problem. Dostajemy propozycję trans wypożyczenia Berardiego, którego ja dałem na listę wypożyczeń, więc roczne wypożyczenie do Strasburga dla nas super, dla nas ginara, nie? Więc spoko. No i lecimy dalej, zobaczymy co się tutaj wydarzy. Eee, mam nadzieję, że niczego nam tu nie wywali, przynajmniej tak, taka jest moja prośba. Do tej gry. Zatem Madi Kamara odchodzi do Leeds United. To, to, to nam jak najbardziej odpowiada, to już wszystko wiemy. No a my ponowimy swoje transferowe cele w sensie dostaniemy dodatkową rundę negocjacji. No ale sami wiecie, że to nie moja wina, tylko gra się wywaliła, więc jakby pff, wina gry nie, nie, nie nasza. Zatem Nionto. Nionto to jest ten cel numer jeden, bo on zapewni nam grę na skrzydłach, on nam zapewni nam wszystko, czego potrzebujemy. Wypożyczenie tradycyjnie nie wchodzi w grę. Ale kupno nas interesuje. Zakładam, że on mógł się po prostu nie odnaleźć w Arsenalu, e, bo też te widełki cenowe nie są jakieś niesamowicie niesamowite, no nie? Dlatego podejdziemy tutaj bardzo spokojnie. 32 miliony za nią to? 50 milionów. Okej. Okay. Spoko. Wydaje mi się, że tu możemy możemy negocjować. Przynajmniej mam taką nadzieję. 35 i 5 dla Arsenalu. Co wy na to? Okej, okay, spokojnie, nie ma jakby nie ma problemu, słuchajcie, jesteśmy gotowi e, prowadzić te negocjacje i, i tu na luzaku, no to idziemy po singo. E, tutaj też podejdziemy sobie na, lu, na luzie, więc tak zaproponuj nową kwotę. No i nasza propozycja to jest 37 milionów po prostu. No i tutaj też mamy odmowę. Jakby ja się tu absolutnie nie spinam, słuchajcie. I podchodzę do tego na dużym luzie, bo jesteśmy na tyle wcześnie w tej karierze, że tutaj naprawdę nie jest to najmniejszy problem. Dostajemy tu propozycję z Benfiki tym razem, więc spoko, nawet lepiej. Na rok bez opcji wykupu, a Roger Ibanez miałby odejść do Villareal, to po prostu odrzucam, bo oni i tak nie dadzą nam takich pieniędzy, które chcemy, więc nara. No to co, lecimy dalej. I odchodzi jeden z naszych. Berardi bardzo szybko dogadał się z Francuzami. Dobrze, 12 miesięcy we Francji to jest dobry pomysł, uważam. Więc spokój, czekamy na dalszy rozwój wypadków. Więc tak, tu mamy dogadane wypożyczenie. Wolpato gotowy do zmiany pozycji, więc to robimy. Fajnie, że on tutaj też pracuje do wejścia na tę pozycję, no to co, teraz cofnięty rozgrywający może, żeby to poszło, i to i tak pójdzie najszybciej, ale martwią mnie te czasy w rozwoju tego zawodnika, to jest troszeczkę problem dla mnie, to akceptujemy, to jest naprawdę fajny kierunek, dobrze, że tam się uda, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma z niego zrobić jeszcze fajnego grajka, to to jest to, jest to miejsce, to jest, to jest ten klub, no to co, czekamy w takim razie na to, co przyniosą nam kolejne dni, no i tak, tu mamy dobrą robotę, super, mamy wyporuszenie Rosji, Mamy ofertę transferu za Kristante, Więc tak. Jeśli chodzi o Ciebie, gościu, to Ty jesteś nie, no bez opcji wykupu możecie go wziąć. A Kristante porozmawiajmy. Słuchajcie. Ja wiem, super piłkarz, wszystko fajne, ale my mówimy o 30-letnim piłkarzu. Więc warto naprawdę jakby sprawdzić możliwości, sprawdzić opcje. E, rozważyć czy nas coś bardziej nie interesuje i, i tyle, nie, no bo wiecie, może jest konflikt z zambangi są, wziąłbym ogólnie pod uwagę y, Piotrka Zielińskiego ale my potrzebujemy szóstki, więc dlatego y, Zielek nam zupełnie tutaj nie jest potrzebny e, środkowi obrońcy, no jest tutaj ten Teat no ale Teat nam się zupełnie nie opłaca, Luperto też nie, żezus też nie, no dobrze, no to w takim razie ile dla nas on może być warty. Jeżeli dacie nam sześć dyszek, to my jesteśmy zadowoleni, w sensie, no, wiecie jak jest. No i dobrze, i nie dadzą nam bardzo dobrze, bo ja nie chcę, żeby on odchodził. Eee, jakby. Eee, więc spoko, dobra, czekamy. Demiral jest obiektem zainteresowania Hoffenheim, tymczasem my dostajemy kolejną propozycję wypożyczenia jednego z naszych, i bardzo dobrze, bo oni powinni odejść. No i teraz trzeba zadać sobie bardzo ważne pytanie. Czy Merik Demiral jest... Tym piłkarzem, którego my chcemy sprowadzić, czy też nie. Porozmawiajmy o plusach. Doświadczenie w Atalancie, no i przede wszystkim doświadczenie w Juventusie. To jest ziomek, który gra twardo, ziomek, który nie jest od rozegrania, on jest od zabrania piłki i powiedzenia rywalowi nara. I to jest bardzo istotne. Eee, Zwad jest to, że to na pewno jest jednowymiarowy piłkarz w sensie to jest środkowy obrońca. I skończyłem wymieniać, e, więc e, to musimy wziąć pod uwagę, e, na pewno z plusów, no, to jest ta siła fizyczna, po prostu, no, to jest kawał chłopa, prawda, ale patrzymy sobie tu na Kazazele, tylko, że Kasa, e, Boże, Kasale, tylko, że on jest droższy dwukrotnie, nie, e, podejdziemy do tego, powiem tak, bardzo ostrożnie i spróbujemy tego chłopa, no, bo tu mamy, na przykład, Szursa, nie, i Schurz ma tą zaletę, że to już jest piłkarz elegancki, że on na przykład jak już komuś zabierze tę piłkę, to może zostawi rywalowi nogę, ale będzie wiedział co z tą piłką zrobić. Demiral zabierze piłkę z nogą, nogę zrzuci, piłkę odkopnie w niewiadomym dla nikogo kierunku, nie? Ale spróbuj... zobaczymy, czy nie uda nam się go wyciągnąć z jakiś mniejszy pieniądz, bo Atalanta może, znaczy on może po prostu forsować chęć pozostania w Italii. Ja, jeżeli byśmy byli w stanie wziąć go za jedynkę z przodu, to to byłby steal. I to może być steal, słuchajcie. To może być absolutny styl. Merik Demiral to może być nasz piłkarz i to będzie nasz piłkarz. I jakby pamiętajmy o jednej rzeczy. My nie kupujemy podstawowego obrońcy i to jest bardzo istotne, żebyście teraz jakby mieli to w pamięci, że to jest gościu, który przychodzi wiedząc, że w tym klubie jest Ibanez i Araucho, których my domyślnie nie chcemy sprzedać, zatem on jakby kupienie osiemdziesiątki czwórki, marzenie to, ale to rozwali zespół, to, to rozwali morale i to jest bardzo ważne, że on przychodzi, zobaczcie, on sam wie, że będzie rotacyjny. To jest mega potrzebny nam piłkarz i jesteśmy w stanie bardzo solidnego ligowca, który ma doświadczenie w Europie, dokoptować do drużyny i uważam, że to jest naprawdę super. On wybiera nas nad Niemcy i to mi się bardzo podoba. Eee, moim zdaniem no musi dostać większy pieniądz i 70 tysięcy euro tygodniowo e, to są pieniądze, które go satysfakcjonują i słuchajcie, mamy naprawdę znacząco poniżej wartości wyjętego fantastycznie solidnego obrońcę. Nic ponadto, ale my niczego więcej nie szukamy. Oczywiście, optymalnie by było, gdyby był w stanie obskoczyć nam różne pozycje, ale tacy piłkarze wtedy kosztują trochę więcej, tacy Benowie White'owie na przykład, nie? A tu dostajemy gościa naprawdę arcy solidnego, przydatnego i, i niczego więcej od niego nie chcemy e i też możemy mu od razu to zakomunikować, że ty, Byku, albo robisz ścianę, albo robisz defensywnego obrońcę, żadne tam... Rozgrywające, pójdźmy tu, żeby wytrzymałość przede wszystkim główki poszły do góry. I widzicie, to jest piłkarz, który jest nam po prostu potrzebny, i tyle. W sensie, non-nonsense, centerback na dobrym poziomie. Tego potrzebowaliśmy. E, zatem, zobaczmy sobie zarządzanie drużyną, i możemy sobie od razu tutaj wrzucić naszego e, Demirala. Stąd wszyscy chcemy, żeby odeszli Ale ta ławka potrzebuje znaczącego boostu Ta ławka potrzebuje znaczącego wzmocnienia Ale uważam, że Demiral też przy tych wszystkich kosztach, które poniesiemy Płacąc za naprawdę bardzo wartościowych zawodników No, że to jest piłkarz godny Po prostu piłkarz godny naszego zainteresowania I ja jestem mega zadowolony Ja jestem mega zadowolony, bo trzeba, trzeba będzie wskoczyć do składu bez bólu Ale no, no, to tylko Real Madryt albo inne... Takie najbardziej topowe zespoły mogą sobie pozwolić, żeby piłkarze jakości banerowej z FIFA, tak bardzo brzydko mówiąc, trzymać sobie yy, na ławce. Nie? No, no My na to sobie pozwolić nie możemy. Yy, no i dobra, słuchajcie, Nionto, come, come to Roma Nionto, please, tego gościa naprawdę chcę. Zaoferuj kwotę za piłkarza 35 milionów. 50. Ło, wow, to jest bardzo dużo. 40 miliony. Nów. 40. Co wy na to, Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. Uważam, że dobrze. Uważam, że dobrze, bo my tu dostajemy naprawdę gościa którego mega cenimy. Myślę, że on chętnie po prostu już chciał, chciał, się przenieść do Italii. Rotacyjny. Nie potrzebujemy więcej nią to. Naprawdę. 5 lat. No, wita witaj, w domu, bratku. Witaj, witaj w domu, bratku. Naprawdę, ale ten, ten, ta agentka, ty cię chce przekręcić, ja ci mówię. Ja ci, ja ci mówię, byku, zaufaj nam. Nasza propozycja to jest tak. Tu raz. No i to jest bardzo ważne. Cyk.

No i super, słuchajcie, podpisujemy naprawdę fajnego piłkarza. I, I my to wiemy, nie? To nie jest tak, że ciekawe, jak ten nionto sobie poradzi. W sensie my mamy prawo mieć gigantyczne oczekiwania, co do tego chłopaka, nie? Bo, 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 bo już z nim graliśmy w piłkę. Wiemy, jak on yy, chodzi, po prostu. Zobaczmy, jaki numer nionto otrzymał. Yy, bo boję się, że to mogła być dycha gdzieś, więc tak. W Rosji może. Może jednak nie, synek, co? Może jednak kurczę, nie. Eee, gdzie jest nią to? Nionto, nią to nionto. dostał. Ja mam zmienił numer na coś ciekawszego. Siódemka jest zajęta, dziewiątka jest zajęta. Eee, jedenastka zajęta, dwunastka bez sensu, trzynastka, siedemnastka i kierbrawo. No to ci odstąpi. Eee, jakby spokojnie, no bo tu nawet nie było rejestracji, więc na luzaku. Eee, no i nią to plan rozwoju. Eee, no, przesuniemy chłopaka. przesuniemy chłopaka z tego środkowego napastnika, ponieważ. Jego będziemy rotowali po skrzydłach. Taki jest plan, więc na razie zrobimy to sobie tak, że będziesz tutaj lewym skrzydłowym, i tak to na razie sobie zrobimy. Więc słuchajcie, dwa bardzo ważne dla klubu transfery. To jest, to jest coś mega istotnego dla organizacji, bo, no bo to są piłkarze, którzy są w stanie naprawdę zmienić oblicze tego sezonu. Nie? To wygląda naprawdę dobrze. A May to jest kolejny piłkarz, którego tutaj akceptujemy. Zobaczcie, też odchodzą ci, którzy e, nie mieliby szansy na bezpośredni rozwój. Uważam, że to jest naprawdę sensowne. E, no i gramy teraz z Atletico Madrid. I ja bym chciał, żeby z Atletico e, od pierwszej minuty zagrał Demiral i Kajki. Wiem, że to do końca nie jest wymarzona pozycja dla chłopaka, ale on tutaj zagra. I tak zaczynamy sobie ten tę przedsezonową zabawę, i będziemy w tym składzie sobie troszeczkę, troszeczkę mieszali. Więc tak sobie to ustawiamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Szybka symulacja meczu z Atleti i w tym spotkaniu wygrywamy 2 do 0. To mnie martwi, bo ktoś słusznie w komentarzu zauważył, że im lepiej się zaczyna przed sezonem, tym potem gorzej to wygląda. Ale słuchajcie, ten nasz Brazylijczyk, kurczę, na tym boku. To odpalił. Ja tak sobie myślę, że on z nami zostanie, że jego nie będę nigdzie wypożyczał, że ta nasza kurczy tutaj zapchaj dziura. E, z nami sobie tutaj posiedzi trochę w tym klubie. Mam wrażenie, że bo, bo tutaj się go wpuści, tu go komputer wpuści. To jest taki piłkarz, którego wydaje mi się, że sobie sami możemy tu delikatnie podchodować i będzie ok. E, no, widzimy teraz odejścia tych zawodników. To oczywiście jest bardzo istotne, że e, ci młodzi zostaną przez nas wypożyczeni. To też jest robota, którą trzeba wykonać, więc dajmy sobie na to chwilę czasu, żeby tu pod tym względem wyczyścić odrobinkę klub. E, no, bo to są piłkarze, którzy są istotni, ale nie teraz. Ale ważne jest to, żeby o nich nie zapomnieć. Wisdom. E, naprawdę liczę, że ten chłopak odpali, bo. E, bo ma potencjał ku temu, no tylko musi go zaprezentować. Gram teraz Bayernem Monachium. E, jeżeli chodzi o to spotkanie, to dostanie szansę Sivlar e, przedsezonowo. E, dostanie szansę e, Bowe oraz e, Volpato I zadebiutuje Nionto. I e, D'Andrea dostanie szansę. Ok, e, brawo. Zapraszam Ciebie tu. Yy, no i super. No i top. No i, i, i gramy w tym meczu. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Przegrywamy 2 do 1. Sinisterra. Znane nam nazwisko. Yy, I Jonathan David yy, Strzelają bramki. Spoko. Dla nas teraz Padori. To istotne. Yy, no tak naprawdę, co? No, nie on to zagrał słabo, i to był jedyny piłkarz, którego tutaj obserwowaliśmy i rozliczaliśmy. No bo tu więcej nie ma zawodników, co do których. Mieliśmy jakieś nadzieje, albo oczekiwania, czy cokolwiek z tych rzeczy, nie? Eee, więc eee, mamy to zrobione i zobaczmy, co się tu dzieje dalej. Bo eee, tak, odchodzą zawodnicy. Romano dostaje propozycję eee, i to jest też piłkarz, którego my chęt, bardzo chętnie do Benevento wypożyczymy na rok. Raspadori do Arsenalu za to dostaje propozycję. Ja bardzo bym nie chciał Raspadoriego jego puszczać. Bardzo bym tego nie chciał. Bo ten atak nie chciałbym bardzo, żeby był rozmontowywany. Więc powiem tak. Zapraszam do dyskusji. Ale nie zapraszam do dyskusji. Bo ja bardzo, jakby dla mnie, to, że ten Raspadori dobrze funkcjonował w tej drużynie, jest bardziej wartościowe niż ewentualne pieniądze. Eee, więc 150 milionów, jak za niego dostaniemy easy w naszym. No, no, nie easy, ale jakby wiem, jak jest. Eee, więc no, zobaczymy. Sotil, obiektem zainteresowania, tu dogadane wypożyczenie. A Real Madrid przychodzi po Pellegriniego. Jezus Maria. I co ja mam mu powiedzieć? Nie idź do Realu Madrid. On ma cechę, piłkarz jednego klubu. ja bardzo go nie chcę sprzedawać tam. Bardzo, bardzo. No ale to jest Real Madrid, No to, słuchajcie, są zespoły, którym się nie odmawia po prostu. Też ze względu na kariery. A tu nie można powiedzieć, zdecyduj chłopie sam. Nie ma, nie ma opcji takiej. Nie wiem, porozmawiaj z zawodnikiem. Nie ma tego. Kurczę, no bo to jest... Świetny piłkarz. Ile zarabia się u nas pieniędzy? On zarabia 110. Spróbujmy dać mu więcej pieniędzy. Zobaczymy. Kluczowy piłkarz. Znaczy spróbujmy, po prostu damy mu więcej pieniędzy. Rok jeszcze przedłużenia. Ale wpiszmy mu klauzulę odstępnego. Jeżeli ktoś nam ją wypełni, to zobaczymy jaka będzie. Słuchajcie, jeżeli ktoś nam ją wypełni, to sorry, to już, to już wtedy ten. To wpisuję i będę miał czyste sumienie. Oni się na to zgadzają, więc tu mam też czyste sumienie. Eee, no i czynimy z niego Boga Rzymu. Musimy to zrobić, eee, żebym ja miał czyste sumienie. I on to akceptuje. I w promieniach słońca kapitan z nami zostaje i zostaje naprawdę królem, cesarzem. Bo, no bo są chore pieniądze. No dobra, przy okazji zlecimy przedłużenie sobie z solą. E, I muszę powiedzieć, że tak średnio mi się podoba ta przedłużka. W sensie dużo pieniędzy on chce. A to jest już jednak piłkarz, któremu kontrakt powinien spadać bardziej niż rosnąć. Ważne, nie ma problemu. E, Rok nie mam z tym problemu. Eee, brak klauzuli odstępnego. No, i moim zdaniem powinniśmy pójść jednak w takim kierunku. Ok, zobaczmy. Dobra, czyli to 60 to jest coś, co musi być. No, ale to i tak trochę zejdzie. No, Dobra, to wyjdzie na to samo, dobra już, niech ma, nie, nie, nie ruszą się z tym, a my i tak musimy go zostawić, <noise> jakby, wiecie, no nie będziemy się oszukiwali. Więc spinacola zostaje, e, Pelegrini zostaje, no to co, e, nam zostaje teraz, pójście po tego Singo, a następnie, kurczę, e, jakoś zrobienie tak, żebyśmy kupili jeszcze tego Napastnika i znalezienie takiej dziewiątki naprawdę, której potrzebujemy, no ale w tym momencie ten Singo to jest piłkacz, który jest nam arcypotrzebny, uważam. No, bo to jest takie fajne uzupełnienie. No chyba, że ten Tyreek Lupti jako ta tańsza opcja. Więc wiecie co? W kolejnym odcinku zajmiemy, zaj Boże, zajmiemy się, bo nie mamy tych pieniędzy też do końca nawet. Więc zajmiemy się w kolejnym odcinku selekcją odpowiedniego napastnika. Tylko i wyłącznie po to, żeby, no żeby mieć tego napadziora już wiedzieć ile za niego chcemy. Jeszcze na samym końcu Paris Saint-Germain. Do nas przychodzi. Powiedziałem. i jest to jest około 110 milionów. Mieliśmy dokonać jakiejś gigantycznej sprzedaży. I to jest ta sprzedaż coś czuję. Okej. Okay, ja muszę zobaczyć tutaj stówkę z przodu. No i zobacz. Weźmiemy tego Kasale. Weźmiemy tego Kasale za niego. No. Powiedziałem, słuchajcie. Powiedziałem, że będzie trzeba dokonać jednego gigantycznego transferu i to jest prawdopodobnie ten transfer. Że jeden, że jedno wielkie nazwisko będzie musiało odejść i tak ta też się raczej wydarzy. No tak jak zapowiadałem. No dobrze. Tu zapraszam w takim razie Demirala. Prawa, obrona to będzie znowu występ naszego Borazliczyka. E, ty to już nie wejdziesz raczej W, w, w ogóle e, Niąto na ataku I tu Maggiore Dobra, no to co, jesteśmy gotowi e, Wygramy z tą Chelsea może? Okej, okay, remisujemy Pelegrini e, dwa gole Więc słuchajcie, kapitan nam się odwdzięcza Ale tu naprawdę jeszcze Dużo się wydarzy w tym oknie, nie? Miało być spokojnie, miało być bez, bez wielkich zmian No i może będzie tylko ta jedna w podstawie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem, za dziś bardzo Wam dziękuję.